Mamy daną funkcję f od x równą logarytm naturalny z x. I teraz chcemy obliczyć nachylenie stycznej do wykresu tej funkcji w punkcie x równym e. To jest nachylenie stycznej dla takiej funkcji. Czyli nachylenie stycznej to jest, inaczej mówiąc, wartość pochodnej tej funkcji w x równym e. No i tutaj mam zaznaczone x równe e, wartość tej funkcji. W x równym e to jest 1, bo logarytm naturalny z e to jest 1. Punkt o współrzędnych e, 1 leży na wykresie funkcji i mam tutaj narysowaną styczną, która przechodzi przez ten punkt. No i tutaj mam drugi, identyczny rysunek, bo obliczymy sobie wartość tej pochodnej na dwa różne sposoby. Z pozoru różne, tak naprawdę oczywiście one dają ten sam wynik, jak się dobrze zastanowić, to, to będzie to samo. No, ale zacznijmy może od tego pierwszego sposobu, czyli przypomnijmy sobie teraz ogólną definicję pochodnej. Powiedzmy, że tutaj mamy punkt o współrzędnej jakiejś dowolnej strony x. No i wartość funkcji w tym punkcie to jest f od x. Czyli ten punkt ma współrzędne x, f od x. No i teraz weźmiemy sobie jakiś inny punkt, powiedzmy, który leży tutaj. I Ten punkt będzie miał współrzędną x dodać h. Czyli on tutaj jest przesunięty względem tego punktu x o h. Tutaj mamy przesunięcie o h. No i wartość funkcji w tym punkcie, to jest ten, ta kropeczka tutaj, bo może tu najpierw to współrzędne, to będzie x plus h i f od x plus h. Takie są współrzędne tego punktu. No i teraz gdybyśmy narysowali sieczną przechodzącą przez te dwa punkty, to ona by wyglądała jakoś, jakoś tak. I równanie tej siecznej, nachylenie tej siecznej, Nierównania a nachylenie tej siecznej, bo tylko to nas interesuje tutaj. Będzie, to będzie przyrost w kierunku Y podzielony przez przyrost w kierunku X. Przyrost w kierunku Y to jest F od X dodać H, odjąć F od X. O tyle tutaj przyrosła nam ta funkcja w kierunku Y i to musimy podzielić przez przyrost w kierunku w kierunku X, no w kierunku X to po prostu mamy przyrost o H, bo tutaj od x do x plus H. Czy przesuwamy. No więc to jest nachylenie siecznej. Teraz, jeżeli chcemy obliczyć nachylenie stycznej, to musimy z tym h zbiegać do zera. Wtedy ten punkt, w którym obliczamy wartość tą x plus h, f od x plus h, ten punkt będzie tutaj nam się przesuwał po tej krzywej, będzie się tutaj zbliżał do naszego punktu x. Tutaj te kolejne sieczne będą przybliżały styczną, która tutaj w tym punkcie powstanie. Czyli musimy obliczyć tę granicę przy, przy h dążącym do zera. No i to będzie wartość tej pochodnej, czyli to będzie f prime w jakimś dowolnym punkcie x. Ale nas interesuje pochodna nie w dowolnym punkcie x, tylko konkretnie w e, dla x równego e. No to do tego wzoru musimy po prostu wstawić wszędzie w, mie w miejsce x, -a, musimy wstawić e. Czyli tutaj będziemy mieli ten iloraz. No i teraz wstawimy. I będzie F od, tutaj zostawię miejsce, żeby za chwilę uzupełnić, tutaj dzielimy przez H, odjąć F od E. Wstawię to E, tym samym kolorem, żeby można było śledzić, jak to się tutaj wszystko zmienia. No więc to jest wartość tej pochodnej dla X równego E. No ale możemy sobie przypomnieć, co to jest ta funkcja F, w naszym wypadku to jest po prostu logarytm, czyli możemy napisać, że. Wartość tej pochodnej w punkcie e to jest granica przy h dążącym do zera. Przy h dążącym do zera. Z czego? No, z logarytmu naturalnego od e dodać h, podzielone przez h, odjąć logarytm naturalny z e. Wstawiam to e. Logarytm naturalny z e to jest po prostu 1, czyli tutaj mogłem napisać po prostu odjąć 1. No dobrze, ale tutaj mam jeszcze ten drugi wykres po to, żeby znaleźć wyrażenie na pochodną funkcji w tym punkcie za pomocą tej alternatywnej definicji, tej drugiej, która była w poprzednim filmie. No to przypomnijmy sobie o co chodziło w tej definicji. No tutaj było tak, że mamy jeden punkt już na tej naszej siecznej, jeden koniec sieczny już ustalony i teraz mamy jakiś inny punkt o współrzędnych x na przykład. No i wartość funkcji w tym punkcie to jest f od x, czyli dla naszej funkcji to będzie po prostu logaryt naturalny z x, czyli współrzędny tego punktu to jest x logarytm naturalny z x. No i jeżeli teraz narysujemy sieczną, która będzie przychodziła przez te dwa punkty, punkt E1 i x logarytm naturalny z x, to nachylenie tej siecznej to będzie po prostu przyrost w kierunku y podzielony przez przyrost w kierunku x. No to napiszmy. Przyrost w kierunku y to jest logarytm naturalny z x, odjąć logarytm naturalny z e, czyli po prostu minus 1. Tutaj też mogę napisać jedynkę zamiast tego, przypominam, podzielone przez przyrost w kierunku x, czyli x minus e. Minus e. No i to jest nachylenie siecznej przechodzącej przez te dwa punkty. Teraz, jeżeli chcę mieć styczną, to muszę z tym punktem tutaj zbiegać. Do punktu obstronym E i 1, czyli X musi tutaj zbiegać do E. Czyli wystarczy tutaj dopisać granicę przy X dążącym do E. I wtedy będziemy mieli nachylenie stycznej do wykresu w punkcie E, czyli to jest od razu to, o co tutaj chodziło, o co nas pytali. Czyli to będzie od razu granica pochodna, ta granica to będzie pochodna naszej funkcji w punkcie E. Więc to są dwa trochę różnie wyglądające wyrażenia na, to, na, na tę samą liczbę, na nachylenie styczni do wykresu funkcji, ale jak się dobrze zastanowić, to one w zasadzie niosą dokładnie tę samą treść i oczywiście ich wartości będą, będą równe.